robimy unboxing klucza dynamicznego 25 Nm z taką siłą, bo jednak większość śrub z takim momentem się dokręca. Wiecie co, ostatnio też zamówiłem taki, bo to jest taki tańszy i był zepsuty. Dobrze, że go tylko przetestowałem gdzieś tam na czymś, już nie pamiętam, bo gdybym go przetestował na głowicy, no to bym miał śrubę w głowicy urwaną i nie byłoby to fajne, ale widzę, że to jest to samo, więc mam nadzieję, że to będzie działać. Ile my tu mamy teraz? 5, no nie powinna być to duża siła, ale zaraz pójdę, przetestuję.